Kochani, ja chciałbym dzisiaj mówić do was, trochę kontynuując to, co mówiłem w środę przed modlitwą i czym kierunkowaliśmy początkowo tę modlitwę. Mnie osobiście bardzo dotyka, powtórzę to jeszcze raz, że jak analizuję sobie życie tych sług Bożych, którzy byli czynni przez kilkadziesiąt lat, im byli starsi, im dłużej żyli i usługiwali, tak cały czas bardzo mocno skoncentrowani byli na zmartwychwstaniu, na wymianie krzyżowej i na krwi Jezusa. Oni nie odchodzili od tego, nie odpływali. To zawsze była pewna baza, pewne źródło, do którego dodawali dodatkowe informacje. Niestety, jak porozglądamy się dzisiaj szeroko, to niekoniecznie jest tak, że istota zmartwychwstania i istota w ogóle przymierza krwi jest dzisiaj głuszona. Mówię o szeroko rozumianym Kościele. Dlatego to, co sobie zatytułowałem dzisiaj, to krew Jezusa dzisiaj. O tym będę chciał mówić. Będę chciał rozłożyć też jako odpowiednio akcenty, bo mam wrażenie, że nie zawsze zrozumienie tego przymierza krwi jest wystarczająco głębokie. Wystarczająco głębokie do tego, abyśmy mogli realnie korzystać z niego. Nie chodzi mi teraz tylko i wyłącznie o wiedzę, o jakieś wydarzenie historyczne, które miało miejsce, tylko jak się w tym poruszać. Dlatego ten akcent stawiam na dzisiaj. Krew Jezusa dzisiaj. Ale chcę zacząć trochę od jakby innej rzeczy, bo chcę wam coś pokazać. Chcę was czymś osadzić. W ogóle często podkreślamy to, że jak ważna jest też istota świadomości, świadomość w ogóle tego, w jakim mieście usługujemy, tak? Czy to jest Warszawa, czy to jest jakiekolwiek inne miasto, w którym ktoś aktualnie działa, jaka jest historia, jaka jest geneza, co tutaj się też działo, bo chcesz znać zwierzchności lokalne, które są na danym terenie, tak? Poznaj też historię danej miejscowości. Zobacz, co tam się działo, bo wiecie, to perspektywa proroczą, to jest bardzo dobre, ale żeby dojść do pewnych informacji, czasami wystarczy troszeczkę poszperać. I to jest ważne, żebyśmy wiedzieli o państwie, na którym działamy, tak, czy o miejscowościach. Dam wam teraz przykłady z Polski, pewnych miejscowości, które biorą nazwy od pogańskich bóstw. To są tak zwane teonimy tam, które... Tylko teraz tak, nie chciałbym pewnej takiej, wiecie, głupawki, która poszła, że teraz jakby akcentujemy i bawimy się w takie rzeczy, mówimy o tym, co tutaj, od czego... Nie. To jest pewne ćwiczenie. Ja wam zaraz jakby wyjaśnię, dlaczego o tym mówię, ale na razie chcę pobudzić trochę waszą wyobraźnię i też świadomość. Jurata. Kurort na Wybrzeżu Chełmskim. Tak. Miejsce kultu litewskiej bogini Bałtyku. Tam były jej ołtarze, tam się do niej modlono i tak powstała nazwa miejscowości Jurata. Nieopodal, trochę niższy standard finansowy, znajduje się Jastarnia. Miejsce kultu pogańskiej bogini światła Jastry. To tam budowano jej ołtarze, tam ją uwielbiamy. Dam wam parę takich przykładów, bo tak jak powiedziałem, tak? Nie idziemy gdzieś tam w tą stronę, ale chcę pobudzić was, żebyście skoncentrowali się na tym, co mam do powiedzenia. Swarożyn. Taka miejscowość w okolicach Tczewa. Miejsce kultu bożka Swaroga. Pogański bożek nieba, słońca i ognia. Tam go czczono przez lata.
Każde z tych miejscowości, są tysiące, ja podam tylko około 10, były związane z miejscami kultu i od nich pochodzą nazwy do dnia dzisiejszego. Makoszyn, w okolicach Kielc. Makosza, pogańska bogini płodności. Tam sprawowano jej kult. Marzenin, od Marzanny, bogini śmierci. Tam również, w tej miejscowości, sprawowano jej kult. I ten kult był na tyle silny, że cała ta miejscowość i społeczna, i ta lokalna grupa ludzi, która ją zamieszkiwała, przyjęła nazwę, hołdując cały czas tej bogini śmierci. Dalej mamy taką miejscowość jak Drzewica, koło Opoczna. To jest ciekawe, bo jak się poczyta w źródłach, to jest tak nazywane bez zrozumienia, że to są, że nazwa pochodzi od demona lasów. To nie chodzi o demona lasów, to chodzi o to, że w lasach, których dzisiaj jest, w których dzisiaj jest położona miejscowość Drzewica, znajdowały się kulty pogańskich bóstw. I ludzie, którzy zaczęli wycinać te lasy, jak zaczęli tam się osadzać, to zaczęli być bardzo mocno dojeżdżani przez demony. I oni nie wiedzieli, co się dzieje, tak? No i stwierdzili, że to są tam demony drzew. Nie? To nie są demony drzew. To były miejsca kultu. Tam wszędzie były ołtarze. Wszędzie były ołtarze. Idziemy dalej. Jeszcze parę przykładów. Żywiec. Znana nam dobrze miejscowość na Śląsku. Swoją nazwę bierze od pogańskiej bogini Żywi. Bogini płodności, dorodności i szczęścia. Tam w Żywcu sprawowano kult i budowano ołtarze dla bożka o imieniu Żywia. Trzebnica, nazwa takiej miejscowości, pochodzi od słowa trzeba. Trzeba to ofiara składana na ołtarzach demonu. Od tego pochodzi nazwa. Było to tak propagowane. Dalej mamy Babice. Nieopodal nas. Rzut beretem, można powiedzieć, tak? Nie jedyne Babice w Polsce. Swoją nazwę mają od słowa baba. Baba to figurka kamienna, a tak naprawdę jest to miejsce sprawowania kultu. Miejsce sprawowania kultu. Tego jest masę. Masę. Ale jeszcze dwa przykłady. Ten jest ciekawy. Licheń. Już brzmi dobrze. Licheń. Swoją nazwę ma od licha. Demona sprowadzającego nieszczęście, zły los i choroby. Zobaczcie, nawet nazwy nie zmienili. Zobaczcie. Bo to tak jest, nie? Okej, to, że kiedyś tam było miejsce pogańskiego kultu, to jakby przyszło prawdziwe chrześcijaństwo, to by zmieniło w ogóle nazwę, zmieniłoby całą rzeczywistość wokół tego, tak? Nadałoby imię życia, tak? A oni cały czas. Lichej, lichej, lichej. Cały czas. Tego jest masę. I ostatni przykład. Ten już jest bardzo wymowny, dlatego zostawiłem go na koniec. Stare Juchy. Taka miejscowość na Mazurach. Wiele ludzi jeździ tam wypoczywać. Nie widziałem, ale przeczytałem, że do dzisiaj stoi tam granitowy głaz, który stanowi ołtarz pogański, z którego ściekała jucha, czyli krew, składanych tam ofiar. Rozumiecie? I teraz chciałbym, żebyście sobie to zwizualizowali. Tu jest 11 przykładów, losowych przykładów. Takich rzeczy jest masę. W każdej z tych miejscowości sprawowano kult różnego rodzaju bożków. W niektórych może nadal są sprawowane, tak? Wszędzie były ołtarze i wszędzie była przelewana krew. Wszędzie były składane ofiary. Dobrze. Idziemy dalej. I teraz, choć nie mamy tego wprost napisanego w Biblii, ale chcę wam coś dzisiaj uświadomić, chcę wam coś pokazać. Bezspornym wydaje się,
że pierwsze przymierze krwi, zostało zawarte w ogrodzie Eden przez Boga z Adamem. Pierwsze przymierze krwi. Krew jest bowiem symbolem duszy człowieka. Wiecie, pierwsza księga Mojżeszowa, ona jest w ogóle opisana tak dosyć ubogo, zauważyliście to, tak? Tam są takie w ogóle grube fakty, to można powiedzieć, jak to się dzisiaj mówi, jakby ktoś zrobił prezentację na grubych klockach. Wielu informacji tam nie ma, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo ja się w to wczytywałem i to sobie to dosyć dokładnie analizowałem. Najpierw jest historia o założeniu świata, tak dochodzimy do Adama, no i później już się pojawia Kain i Abel i jest mowa, że oni składają ofiary z pierworodnej trzody swojej. Ofiary składali. Ofiary. Przelewali już krew. Tam w ogrodzie Eden Bóg zawarł z Adamem przymierze. Dał mu panowanie na ziemi w zamian za posłuszeństwo. I teraz zwróćcie uwagę, że szczególnie jak mówię o tym Kainie Kain i Abel. Jak o nich mówię, to było przed Abrahamem, to było jeszcze przed Mojżeszem, tak? Czyli to było tak naprawdę przed prawem, tak? Gdzie został opisany cały system ofiar. Ale Kain i Abel składali ofiarę z pierworodnej trzody swojej. I teraz, kiedy zacząłem sobie ten temat badać w kilku różnych źródłach, to zauważyłem, że wielu uczonych dzisiaj na świecie badało ten wątek i dochodzili do takiego wniosku, że nie ma dzisiaj ani jednego ludu pierwotnego i nie było takiego ludu w historii, gdziekolwiek rozmieszczonego, na jakimkolwiek kontynencie, ludu pierwotnego, w którym nie byłoby praktykowane przymierze krwi. Wszędzie. Nieważne, czy to są Chiny, hinduizm, czy jakiekolwiek, w ogóle wiecie, pogańskie, czy inne religie, położone w różnych częściach globu, tam zawsze ludzie, którzy już później nie mieli ze sobą relacji, czy plemiona, ale pamiętajcie, no, musimy myśleć logicznie, pierwszym człowiekiem, tak, był Adam. Więc te wszystkie plemiona, one w jakiejś części pochodzą też od tego Adama. Oni odchodzili coraz bardziej, ale coraz mocniej mówi się, że to przymierze krwi było na tyle istotne, że pewien jego pierwowzór został w świadomości tych ludzi. Oni je później wypaczali. Oni później służyli innym Bogom, ale dlatego w tych wszystkich miejscowościach, to jest przykład 11 miejscowości w Polsce i po całym świecie, ludy niewykształcone, wykształcone, mieszkające w lasach, na drzewach, gdziekolwiek, sprawowali przymierze krwi. I to było istotne. I to nadal dla ludzi przymierze krwi jest czymś w ogóle jest czymś bardzo ważnym. Dlatego to objawienie, ono musiało wyjść z ogrodu Eden. Wiecie, bo to właśnie a propos Biblii, to mnie to zawsze tak fascynuje, że do Biblii się podchodzi jako do książki, nie? Czyta się w objawieniu Jana, że jak cokolwiek dołożycie, tak to będzie tam wam, czy co zabierzecie, to tam będzie wam, tam Bóg wam zaraz tutaj zrobi. Tylko, że jak powstawał ten list, to nie było książki, która ma wstęp, zakończenie i rozwinięcie, tak? A wręcz przeciwnie nauczał Jezus. Jezus mówił tak, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Nie możecie. Przerosłoby was to. Ciężar tego słowa by was przyrósł. Skupcie się na tym. Dojrzewajcie. Rośnijcie sobie w wierze. To jest dla was materiał. To jest dla was pokarm. To sobie zjedzcie. To sobie przetrawcie. I z tego usługujcie, tak? Co jest kałem wydalicie, a co jest prawdziwe zamienicie w moc i w energię. Tak? Musimy patrzeć trochę generalnie trochę szerzej. Co chcę przez to powiedzieć, wiecie, bo
Ja często tak, wiecie, o to, od czego wyszedłem, że przymierza takie, no w ogóle i tego rodzaju informacje są traktowane bardzo płytko. Dzisiaj powiedzmy, jak ktoś czyta jakiś artykuł o tym, że sataniści składają tam jakieś ofiary na ołtarzu, to sama krew go przeraża. Nie chodzi mi teraz, komu oni służą, ale w ogóle jak to, że w ogóle krew jest przelewana, tak? Że masoni coś takiego robią. Ale ja chcę wam powiedzieć, że pierwowzór przymierza krwi pochodzi od naszego Boga. I dlatego jest cała historia, którą za chwilę sobie przejdziemy. Dlatego jakby to jest istotne w ogóle, że nie może przymierze krwi, ono nie może być spłycone. To nie masoni, to nie sataniści i to nie pogańskie ludy wymyśliły przymierze krwi. To Bóg je wymyślił. Od początku. A ci je tylko później powybaczali. Zresztą poczytajcie sobie dzisiaj. Poczytajcie sobie tak naprawdę o tym, jak ludzie nadal gdzieś tam, pogańskie ludy po różnych częściach świata zawierają przymierza krwi. W różnych. Ludzie, którzy się fizycznie nie znają. Sporo z nich telewizji nie ma. Gazet też. Nie wiedzą, co robią na drugim kontynencie. Oni się nacinają, oni to mieszają, oni to spijają, oni przykładają krew do krwi różnie, ale mają świadomość, że przymierze krwi jest najwyższą formą przymierza. Najwyższą. Najwyższą. Wiecie, to zostało tak wszystko sprowadzone dzisiaj. Rola przymierza, no. Ludziom przymierze, tak umowę spiszemy sobie jakąś tam tutaj, coś zrobimy, tak? I często jeden już patrzy na drugiego, myśli, jak go wykręcić. To jest przymierze krwi, to jest coś zupełnie innego. Zupełnie innego, to jest zupełnie innowacyjne. Zresztą i teraz chcę wam powiedzieć jedną rzecz, tak? Bo najpierw to przeczytałem o tym, a później to sobie zacząłem badać też. Słowo przymierze, definicja słowa przymierze, to jest przecinać. Przecinać. To jest przymierze. Przecinać, ciąć. Kiedy mówimy o zawieraniu przymierza, mówimy o przecinaniu. Prawdziwe przymierze w swojej istocie zawiera krew. Przymierze. Kiedy mówisz, zawieram z tobą przymierze, przecinam. Przecinasz przymierze. Przecinasz. To jest mocne. To nie jest, wiecie, tam ktoś rzucił słowo, które jest nic nie warte. Bo na świecie dzisiaj słowo jest nic nie warte. Dlaczego zostały wprowadzone całe systemy dowodowe do prawa? Bo słowo nic nie jest warte. Bo umowa musi zostać spisana, żeby ktoś komuś coś udowodnił. Bo na gębę będzie kłamał. Takie są podejścia do przymierza. Ale kiedy mówimy przymierze, kiedy będziesz mówił kiedykolwiek przymierze, wyobraź sobie, że coś zostaje przecięte i leje się krew. Wiecie, nawet pogańskie ludy, one wiedzą, że nie zrywa się przymierza krwi. Oni mają to tak wbite dzisiaj do głowy, że wiedzą, że muszą zrobić wszystko. Wszystko muszą zrobić, aby dochować przymierza krwi. Że to jest coś innego. Coś o dużo większej wartości. Zwróćcie też uwagę, że nie da się cofnąć przymierza krwi. Zmierzaj swoją krew z czyjąś krwią w swojej wyobraźni. Weź to cofnij teraz. Rozdziel to. Rozdziel przymierze krwi. Powiedz, sorry, pomyliłem się. Wiesz, zmieniłem zdanie, dostałem objawienie od Pana. Nie ma czegoś takiego. Przymierze krwi, to przymierze krwi. I teraz to, o czym chcę powiedzieć dalej. Z każdym przymierzem krwi, z każdym, związany jest cały system błogosławieństwa za jego dochowanie. Na przykład, wszystko, co moje, jest twoje. Tak? Zawierasz z kimś przymierze krwi i
powiedzmy, to jest dzięki temu przymierzu, masz taki dostęp. Oraz przekleństw za jego zerwanie. Są przewidziane nagrody i są przewidziane kary. I w przymierzu krwi to już te kary też są grube. To są też kary śmiertelne. I coś wam przeczytam teraz, kto pierwszy taką karę śmiertelną ustanowił. Pierwsza Mojżeszowa, 2,17. Bóg powiedział do Adama: ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Zasada taka w ramach przymierza. Bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Na pewno umrzesz. To Bóg dał pierwowzór w ogóle takiego przymierza. Przymierza, w którym są przewidziane błogosławieństwa za jego dochowanie i przymierza, w które są przewidziane kary za jego zerwanie. Przymierza krwi. I teraz widzimy od ludów pogańskich, już się zostawimy. Pójdziemy krok dalej, przeanalizujmy to, bo chcę, żebyśmy doszli do świadomości w ogóle przymierza, które mamy zawarte, ale skupmy się na razie na przymierzu, które było z Abrahamem, tak? Bóg składa Abrahamowi obietnicę. Ile Abraham ma lat? No około 100, no nieważne, 95, 98, nieważne, około 100, tak? Staniesz się ojcem wielu narodów. Mocne, ale facet ma 100 lat. Nie wiem do końca, jak tam z jego fizycznością było. Nie wiem do końca, jak było z jego sprawnością seksualną. Ma 100 lat. Bardzo chce mieć dzieci. Chce mieć syna. Ale ma 100 lat. Cała rzeczywistość naturalna, bo my czytamy to jak w książce, nie? Tam, że było, tak, ale tam. Ale zobaczcie, jaki był nacisk na jego głowę. Masz 100 lat. Jesteś stary. Jakieś jazdy masz psychiczne. Ciśnienie masz takie, tak bardzo chcesz, że już zaczynasz bredzić. Zaczynasz majaczyć. Ale on staje na tym, na tej obietnicy, że stanie się ojcem wielu narodów, tak? Co jest napisane? Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu ku usprawiedliwieniu. Uwierzył. Uwierzył wbrew wszystkiemu, co naturalne. My dzisiaj często, bo to jest tak, że my koncentrujemy się na przeszkodach naturalnych, które widzimy, a jak czytamy o tych postaciach historycznych, to mi się wydaje, że oni takimi mieli być. Tak, to było tak pięknie, tak byli podprowadzeni przez to, tak za rączkę prowadzeni, tak widzialnie. Nie, on musiał też przede wszystkim, tak, złamać wszystko, co naturalne. Złamać cały system okoliczności. I pewnie gderających wokół niego ludzi, że już jest starcem i niewiele może. I może nie do końca sprawnie. I teraz, i wbrew temu, on się wyłamuje. Ma to gdzieś. Postanawia uwierzyć temu słowu. Tak? I co? I Bóg mówi: sprowadź mi jałówkę, kozę i barana. Sprowadź mi zwierzę, tak? Zabijemy je. Tak? I zawieramy przymierze krwi. Zawieramy przymierze krwi. Uwierzyłeś mi. Uwierzyłeś mi. A ja złożyłem ci obietnicę. I ja dochowam tej obietnicy. Zawieramy przymierze krwi. Będziesz ojcem wielu narodów. Tak? Oni wkraczają w to przymierze. Znakiem tego przymierza, bo to w ogóle, jak sobie poanalizujemy tak dokładnie, przymierza też charakteryzowały się pewnymi znakami, tak? Tu akurat było obrzezanie każdego chłopca w wieku 8 lat. My żyjemy w takiej rzeczywistości, zobaczcie, bo to wszystko zostało spłycone. Takie znaki, takie przymierze w ogóle, które nas nawet otaczają w takim życiu codziennym. One były, ale one cały czas mają taką płytszą wartość. Obrączka nie jest już, tak powiedzmy, znakiem przymierza zawartego, tylko dzisiaj bardziej się liczy, a ile karatowe złoto? A białe złoto czy srebro?
zaręczynach już nie ma świętego roku, tylko ile razy widzieliście coś takiego? Przychodzi dziewczyna, idzie do koleżanek. Ale duży brylant. Ale duży. Wszystko jest spłycone. Spłycone, tak? Znaki się stały swoimi też bałwanami w ogóle i czymś innym. Bo w ogóle odchodzi się od pewnej istoty przymierzy. I tego w ogóle, czym one są. I przez to ludzie się boją. Ja wam to później pokażę. Nie znając, nie rozumiejąc przymierza, nie rozumie się też jego siły i dlatego ludzie się boją. Dobra. No i tutaj dochodzi do zawarcia razem z Abrahama, dochodzi do zawarcia tego przymierza, tak, Izrael jest nazwany ludem przymierza. No i finalnie wskutek tej wiary Abrahama, zawartego tego przymierza, materializuje się największe pragnienie Abrahama. Tak? No ma syna Izaaka, ma. Po przejściach tam, po lekkich przejściach, ale ma. Ma syna Izaaka. I teraz czytamy w pierwszej Mojżeszowej 22:2. Weź swojego syna Izaaka i złóż go tam w ofierze całopalnej. Jak pierwszy raz przeczytałem to w Biblii, w swoim nawróceniu, to zamknąłem Biblię w tym miejscu, bo się wystraszyłem. Mówię, co to za Bóg w ogóle? O co chodzi? Ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, co jest dalej. Ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć. Wcześniej czytałem tylko Ewangelię Mateusza i Marka. Teraz zaczynam i mówię, nie wiem, czy chcę wiedzieć. Myślenie ludzkie. Myślenie. Brak jakiejkolwiek dojrzałości, tak? No ale słuchajcie, Abraham też się z tym zderzył. Tak? Też się z tym zderzył. No i zobaczcie, jednak Abraham w posłuszeństwie zaprowadza syna i przygotowuje ołtarz. Przygotowuje ten ołtarz, tak? Był gotów przelać krew. Był do tego gotów. Miał z Bogiem zawarte przymierze. Zmaterializowało się największe jego pragnienie. Usłyszał, że ma zabić coś, co jest najcenniejszego. Teraz zobaczcie, jakie musiałoby w nim być głębokie w ogóle rozumienie serca Boga. To, o czym jest zapisane później w Hebrajczyków, tak? Że on wiedział, że nawet jeśli zabije, to Bóg ma moc wskrzesić go z martwych w ogóle. On nie miał podejścia, że Bóg jest jakiś nienormalny, ale ufał i był posłuszny. Był człowiekiem przymierza. Przymierza. I w odpowiedzi na to 1 Mojżeszowa 22, 16, 18 czytamy: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobywać będą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Usłuchałeś głosu mego. Bez względu na to, co podpowiadała ci głowa, bez względu na to, jakie ci mogły towarzyszyć emocje, usłuchałeś mojego głosu, tak? I na ofiarę nie zostaje złożony tam Izaak, tylko zostaje tam złożony baran, tak? Jest w ogóle zawarte, jest przymierze krwi. Przymierze krwi. I dalej, idąc, Bóg wiernie wypełnia swoje przymierze. On je wypełnia, tak? Posłał Mojżesza, aby wyprowadzić Izraela z Egiptu. Dalej, tak przeskakując trochę w czasie, no bo tytuł jest Krew Jezusa dzisiaj, a na razie jesteśmy w kwestii trochę historycznej, ale jednak ona ma ogromne znaczenie. Dalej Bóg daje Izraelowi prawo mojżeszowe, prawo przymierza krwi. I teraz przestrzeganie tego prawa miało zapewnić Izraelowi dostęp do pewnych błogosławieństw. Tak? Mieli przestrzegać tego prawa i dzięki temu mieli doświadczać błogosławieństw, które tam Bóg dla nich przewidział w ramach tego przymierza
zawartego z Abrahamem. No ale trzymając się, tak jak powiedziałem na początku, pewnych grubych klocków w czasie, no w związku z tym, że jednak przymierze zostaje złamane przez człowieka, tak, to konieczne jest powołanie kapłaństwa. To w tym momencie zostaje powołane kapłaństwo. Wraz z kapłaństwem wprowadzona zostaje także ofiara pojednania. Wcześniej były inne ofiary, teraz zostaje wprowadzona ofiara pojednania. I co jest ważne, zanim pójdziemy dalej. Zadaniem tej ofiary, w takim dużym skrócie, było przykrycie grzechu. Nie wymazanie, a przykrycie grzechu. Za pomocą krwi ze składanej ofiary. Na czele kapłaństwa stał arcykapłan, który był tak jakby gwarantem przymierza i pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. On raz w roku wchodził do miejsca najświętszego, dokonywał tam corocznego pojednania i brał ze sobą dwa kozły. Jednego tam zabijał na ofierze, na drugiego w pewnym sensie był sprowadzany grzech ludzi i ten kozioł był wypędzany na pustynię, aby tam sobie później zginął pożarty przez dzikie zwierzęta. Ale już nie wchodząc w szczegóły. Ofiara ta nie wymazywała grzechu, a jedynie przykrywała go na okres jednego roku. Zakrywała go. Jakby on nie był przez ten jeden rok, nie był widoczny i za rok sytuacja się powtarzała. Dlaczego ja o tym mówię cały czas? Mówię o tym cały czas dlatego, że chcę wam potwierdzić, jak ważna była, bardzo ważna rola krwi przez ten cały czas. Od początku, w zasadzie od Edenu. W ramach przymierza krwi zawartego z Abrahamem, Bóg był zobowiązany między innymi, tak? Gdybyśmy to mieli tak pogrupować. Ochraniać Izrael od przeciwników, od wojsk. Pomnażać, tam często to było odwołane ich stada, generalnie chodziło o pomnażanie ich majątku, pomnażanie ich bogactw. Dbanie o ziemi uprawnej, aby ich plony były obfite, tak? Błogosławił dzieło ich rąk, bo głównie z tego żyli. Generalnie zmierzało to do tego, aby doprowadzić ich do miejsca, aby stali się mocarstwem gospodarczym i militarnym na tle innych narodów, tak? A Izrael miał przestrzegać prawa i w ten sposób miał wypełniać przymierze. No i to był ten czas. I teraz przychodzi Jezus. Jezus, wiemy o tym doskonale, wypełnia prawo. Wypełnia stare przymierze i przynosi nam nowe przymierze. Wypełnił stare. Wypełnił prawo. W Hebrajczyków 7:22 czytamy, o ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. I teraz przede wszystkim dzieło, którego dopełnił Jezus poprzez wymianę krzyżową, takie swoje zmartwychwstanie, całkowicie zmieniło stan faktyczny dotyczący grzechu ludzkości. Stan faktyczny, jeśli chodzi o grzech. Do tego czasu ofiara z krwi, ofiara za grzech, zakrywała grzech człowieka przed Bogiem. A teraz Efezjan 1:7 czytamy. W nim mamy odkupienie przez krew Jego. Odpuszczenie grzechów. Krew Jezusa usunęła grzech człowieka. Bóg zakończył w ten sposób temat i problem grzechu człowieka. Jezus wypełnił stare przymierze. Grzech przestał być zakryty, został wymazany. Objawienie Jana 1:5-6. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych, przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swego. Wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew Jego, tak? Wyzwolił nas. To się dokonało. Wiemy o tym,
bo słuchamy fundamentów, więc wiemy o tym, że nas wyzwoli. Jak to jest aktywne? Rzymian 3:24-25. To też nie jest nowa informacja, ale porządkuje to. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Tak? Czyli on wyzwolił nas, ale aby to było skuteczne w życiu człowieka, tak, to musi zaistnieć wiara. To jest skuteczne przez wiarę. Dokonało się, ale nie aktywuje się, jeśli nie ma wiary w życiu człowieka. Co dalej? Przez krew Jezusa nastąpiło pojednanie Boga z człowiekiem. Pojednanie. Kolosan 1:20. I żeby przez Niego, przez Jezusa, wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Przez tą krew przelaną przez Jezusa przywrócony został pokój. Hebrajczyków 13:20. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec Pana naszego Jezusa. To przymierze krwi, to przymierze jest wieczne. Krew Jezusa pojednała człowieka z Bogiem na zawsze. Na zawsze. Skuteczna przez wiarę. Skuteczna przez wiarę. Ale pojednała na zawsze. To jest wieczne, wieczne przymierze. Efezjan 2:13. A teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy i staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Co więc spowodowała krew Jezusa przelana na krzyżu Golgoty? Co ona spowodowała? Po pierwsze, odpuszczenie grzechów. Tak? Odpuszczenie grzechów. Nie jesteś winien. Grzech został wymazany. List dłużny został przybity do krzyża. Grzechy zostały odpuszczone. Po drugie, przebaczenie. On powiedział, nigdy ich już nie wspomnę i siłą rzeczy. Kiedy człowiek wierzy w Jezusa, to Bóg już nie ma urazy do niego. Nie ma urazy. On to przebaczył. Odpuścił i przebaczył. I teraz zobaczcie, bo mówiliśmy ostatnio sporo na temat świętości. Tu nie chodzi o Boga. Tu nie chodzi o to, że Bóg zmienił zdanie. Bóg dał Jezusa i cały czas jakby fundament jest ten sam. Od momentu, jak uwierzyliśmy w dzieło Jezusa, jak uwierzyliśmy w Jego krew, jak uwierzyliśmy w Jego zmartwychwstanie, uczynki Jezusa są nam przypisane, w rzeczywistości duchowej jesteśmy przez Boga widziani jako Chrystus, tak? To się nie zmieniło. Ale kiedy mówimy też o świętości, to mówimy o tym, że człowiek, który nie żyje w ten sposób, po pierwsze, otwiera się na działanie diabelskie w jego życiu i spustoszenie, które może być, bo człowiek sam otwiera swoje wrota, mówi zapraszam. Po drugie, osłabia swój wpływ, osłabia swój przekaz, osłabia swoją wiarygodność i naszą też wiarygodność. Natomiast to nie umniejsza temu, co dokonało się na krzyżu i co wynika z krwi Jezusa. To nie jest tak, że teraz Bóg zmienił zdanie, jednak tego grzechu nie przebaczyłem, tego grzechu nie odpuściłem. Temat jest załatwiony. To jest potęga tego przymierza, potęga tej krwi. To jest. To się dokonało. Wieczne przymierze zostało zawarte. Trzy. Pojednanie. Pojednanie. Pokój mamy z Bogiem. Pokój z Bogiem. Pokój. Zobaczcie, jak jest ogromne niezrozumienie samej osoby Boga.
To przez to, że Ewangelie, które są głoszone często, to nie jest Ewangelia Chrystusowa. To są jakieś wycinki podawane, tak? Bóg jest miłością. Ludzie nie rozumieją, kim jest Bóg w ogóle. Ja czasami się zastanawiam, ludzie mówią, o, ja mam tak ciężko, tak mi się kurczę, ja mówię, ty masz, mówię, pokój z Bogiem masz. Masz pierwszy, podstawowy w ogóle powód, żeby wstać dzisiaj rano i w ogóle skakać z radości i uwielbiać. Masz pokój z Bogiem. Pokój masz. Nie cieszysz się w ogóle? Może ty w ogóle nie znasz jego osoby i nie wiesz, o co chodzi. Bo wszędzie słyszysz, że Bóg jest miłością, on cię kocha, on cię kocha, on cię przytuli, on cię kocha. Pokój masz z nim. Czego się boisz? Czego się boisz? Czego? 4. Dostęp do Boga. Zasłona została zerwana. Dostęp. Mamy dostęp. Mamy dostęp do Niego. I 5. Cały pakiet błogosławieństw w wymiarze krzyżowym. Nie chcę już o tym mówić dzisiaj w szczegółach. Znamy to, tak? Cały pakiet. To nie jest jedna, druga rzecz, tam nauczenie się na pamięć wierszyków, to. Pakiet cały. Wymiana, potężna wymiana krzyżowa. I teraz przyjrzyjmy się chwilę, jakby kim jest Jezus w tym nowym przymierzu krwi, które zostało zawarte. Kim On jest? Po pierwsze, jest poręczycielem tego przymierza. On. Jezus. Tak? Poręczył to przymierze swoją krwią. On swoją krwią poręczył to przymierze. To oznacza, że ty nie musisz już przelewać krwi. Nie musisz już przelewać. On przelał, on poręczył. Jezus człowiek dalej jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, tak? 1 Tymoteusza 2:5. To człowiek Jezus zaspokoił Boga i oczekiwania sprawiedliwości. Zaspokoił. Człowiek Jezus zaspokoił. I On jest pośrednikiem, czyli po pierwsze jest poręczycielem, teraz wiemy, że jest pośrednikiem. Więc my nie musimy już jakby zaspokajać Boga. I często o tym mówimy, ale w praktyce życia jakby zapominamy o tym. I na ludzi przychodzi ciężar. Muszę Boga zaspokoić. Pójdę na ewangelizację, bo Boga nie zaspokoję. Naprawdę? Pójdź na ewangelizację dlatego, żeby ludzi uratować. Ale nie, żeby Boga zaspokoić. Człowiek Jezus zaspokoił Boga w całości. Bóg jest zaspokojony. Zaspokojony. Nie wiem, wyobraźcie sobie to. Zaspokojony. Albo po orgazmie duchowym. Rozumiecie? Zaspokojony, czyli nie ma żadnej potrzeby. Zaspokojony. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy cokolwiek dołożyli, bo teraz tak, doktrynalnie wszyscy, no tak, tak, Bóg jest zaspokojony, ale później w swoich krokach jednak, kurczę, nie, no coś tam bym dołożył, coś muszę zrobić. Źle się czuję, bo nie zrobiłem tam, jak tam Bóg mnie teraz oceni. Wczoraj tak ładnie śpiewałem, tak było fajnie, taki byłem w ogóle poświęcony i oddany w tej modlitwie, a dzisiaj tak, kurczę, taki jestem, wiesz, tak mam zły humor, jeszcze parsknąłem tam w ogóle na sąsiada, kurczę, Bóg taki jest. To są takie niuanse. Ale to trzeba wejść do głęboko. Zaspokojony to jest 100%. Full. Nic nie można dołożyć. Tak jak do krzyża, tak do zaspokojenia Boga. Nic nie można dołożyć, ani grama. Przecież my w Nim, w Chrystusie mamy dostęp do Boga. My nie wychodzimy poza Chrystusa, że Chrystus go zaspokoił, a my jakoś inaczej. W Chrystusie, w tym, który go zaspokoił, który wypełnił oczekiwania sprawiedliwości. My w Nim idziemy, więc my go zaspokoiliśmy. Dalej, 3. Jest arcykapłanem Nowego Przymierza. Arcykapłan jest naszym wstawiennikiem. Rzymian 8:34. Jezus, który umarł i zmartwychwstał i który siedzi po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Co on robi?
Do kościoła jest słowo. Wstawia się za nami. Hebrajczyków 6:20 mówi, że jest arcykapłanem na wieki. Na wieki. Dalej, Hebrajczyków 4:14-16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim. Podobnie jak wy, jak my, za wyjątkiem grzechu. Przystąpmy więc ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy stosownej. Boże, doświadczonego we wszystkim arcykapłana mamy. Czyli nie ma takiej sytuacji życiowej, przez którą człowiek przechodzi, której Jezus by nie znał. Której by nie znał, która by była mu dziwna, nieznajoma w jakikolwiek sposób. I Hebrajczyków 7:25. Dlatego też może zbawić na zawsze, podkreślam słowo, na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Jezus ma dzisiaj taki zawód w niebie, że się wstawia za nami non-stop. Taki zawód. Taki wieczny zawód. Wstawiać się za nami. I teraz zobaczcie. A Ojciec zawsze go wysłuchuje. Bóg jest jeden. To my często tak musimy to sobie poukładać w głowie generalnie. Nie? On się wstawia generalnie, ale Bóg jest jeden i Bóg jest duchem. Że on się sam do siebie wstawia za nami. Zależy, co nazywasz modlitwą. Cztery. Chciałeś mieć kiedyś swojego prawnika? Oglądałeś filmy w latach 80., 90. ze Stanów i tak było fajnie. Mam swojego prawnika. Masz swojego prawnika. Masz adwokata w niebie. Masz orędownika. Bo orędownik to jest obrońca. To jest adwokat. Zrozum. Sytuacyjnie, popatrz. 3:15. Diabeł melduje. Kowalski się naćpał. A Jezus, krew Jezusa wymazała to. Krew Jezusa. W rzeczywistości jest to widoczne jak Chrystus. A on dzisiaj to czy tamto zrobił. Jest obrońca. Wstawiennik i obrońca. Non stop. Nie śpi, nie idzie spać. Cały czas wstawia się, jest, działa. To przymierze krwi. Przymierze krwi. My narodziliśmy się na nowo, wierząc w Jego krew. Weszliśmy w to przymierze. Resztę załatwia On. On załatwia. 1 Jana 2:1 na potwierdzenie. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika, masz adwokata u Ojca Jezusa, który jest sprawiedliwy. Jak więc żyć dzisiaj? Aby żyć zwycięsko i skutecznie. Tu nie chodzi tylko o wiedzę. Tu nie chodzi o to, żeby mieć tą informację, chociaż wydaje mi się, że ona jest bardzo ważna, żeby do tego wracać, bo tak jak powiedziałem, samo przymierze zostaje spłycone, a przymierze w ogóle już poręczone krwią nie ma większej wartości w życiu ludzi niż tam jakiekolwiek inne przymierze. Więc robię chcę was dzisiaj, przeprowadzam przez was przez to, żeby pokazać, że to co mamy od 2000 lat, to nie jest jakiś tam pikuś, uzależniony tylko od tego, czy teraz generalnie grzesznie siedzimy w ławce, czy śpiewamy, czy nie. Mamy przymierze zawarte. Przymierze. Poręczone krwią Jezusa. Tego, który nas broni, tego, który się za nami wstawia, tego, który odpuścił nam grzechy i tak dalej, i tak dalej. Mamy go kompletnie po jego stronie. Mamy pokój z Bogiem. Pokój. Hebrajczyków 10:19-20.
Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Ufność w krew Jego. Przyjaciele, chodzi o to, że możemy być w tym Kościele. Możemy mieć w ogóle fajnych liderów. Możemy mieć 500 świadectw, które będzie głoszone. Ale bez osobistej, indywidualnej wiary w to przymierze, tak? Bez tej wiary w krew Jezusa, niewiele się zadzieje w twoim życiu. To musi być osobista, indywidualna wiara w to przymierze krwi. Jeśli nie robiliście tego, porozważaj je. Porozważaj sobie istotę tego przymierza. Popatrz, jaką ono ma rangę z perspektywy Boga. Jaką Bóg nadał mu znaczenie. To nie jest taka umowa, że poszedłeś z Iksińskim, podpisałeś jakąś spółeczkę, a za miesiąc czasu on już tam kombinuje z kimś innym. To są doświadczenia życia, które masę ludzi ma. Ale to nie takie przymierze. Tylko my teraz musimy zbadać to przymierze i każdy z nas musi indywidualnie w to przymierze uwierzyć. Powiem to, co mówiłem w środę. Jeśli ktoś nie ma tego przeżytego, co teraz powiem, to bardzo by było dobrze, żeby miał. Czasami są takie sytuacje, zresztą ja uważam osobiście, że powinna być, że każdy powinien przez taką sytuację przejść, bo tylko zaczyna się wtedy prawdziwe, tak naprawdę prawidłowe chrześcijaństwo. Że dochodzisz do jakiejś sytuacji w swoim życiu i nie masz się czego złapać. Ludzie skaczą, jeszcze tu jest jakiś plan B, tu jakieś koło ratunkowe, telefon do przyjaciela, coś tu jeszcze, babcia, ciotka, sąsiad, coś tam, jakaś opcja. Nie masz. I zostaje ci tylko krew Jezusa. Zostaje ci tylko świadomość przymierza, które zostało zawarte. Nie masz żadnego namacalnego punktu uchwycenia. Żadnego, nie masz nic. Mówi się, tonący brzytwy się chwyta. Tonący przymierza krwi się chwyta. W tym miejscu wtedy. Nie, bo zawsze jak jest jakaś furtka, to jest opcja. To jest dodatek. Teologiczna wiedza, że jest przymierze. Dobrze by było zostać. Nie mam nic. Nie mam nic poza twoją krwią. Nie mam nic poza twoimi obietnicami. Nie mam nic poza tym, że wierzę w twoje zmartwychwstanie. Wierzę w przymierze. Wierzę w wymianę krzyżową. Nie mam nic. Uważam, że każdy powinien być w tym miejscu. Bo inaczej to jest ciągle jakiś dodatek. Ciągle. Tak plan B. Jak mi nie wypali tutaj z tym, to wtedy... A, to tam coś tam z krwią Jezusa zrobimy, dołożymy, czy coś. Nie. Nie. Ja doświadczyłem takiego miejsca. Nieraz. Dzisiaj to jest w ogóle pewien sposób życia. Nie szukać, to jest... Po co coś więcej? Jakie coś więcej? Jakie coś więcej? Tak naprawdę często dopiero w tym momencie odpala się wiara. Dopiero w tym momencie. W tym momencie. Wcześniej jest jakaś opcja. Jakaś alternatywa. Coś, co ma wzmocnić naszą pozycję. Musimy wierzyć. W krew i w to przymierze. Hebrajczyków 12:24. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Wiara w to, że ta krew przemawia dzisiaj. Przemawia. Chodzi mi o to, że wiele osób wie, że Jezus 2000 lat temu przelał swoją krew. Przelał. Wydarzenie historyczne. Tak? Zaprotokołowane w naszej głowie, że nastąpiło to 2000 lat temu. Ale ona przemawia dzisiaj. Ja mam tak, że ja akurat, to jest moje subiektywne, to nie mówię, że tak macie mieć, ale kiedy ja się odwołuję do krwi, kiedy ja się modlę, ja mówię w ogóle, że ja się zanurzam w krwi, albo w ogóle, to ja mam wizualizację tej krwi. Ja widzę ją jako krwią żywą.
taki moje jest. To nie jest. Ja widzę, jak ona płynie, ja widzę takie bulgotki w niej, bo ja w niej widzę życie. Ja się spodziewam tego życia, które w niej płynie. Śmierć została pokonana przez tą krew i życie zostało wzbudzone. Jeśli ja doświadczam jakiejkolwiek formuły śmierci, porażki, lęku, to ja uciekam w tą krew. Uciekam od razu. Uciekam. Taka moja wizualizacja. Nie patrzę na to, że tam historycznie. Co z tego, że historycznie? Co mi da informacja, że historycznie przelał swoją krew? Ona dzisiaj ma przemawiać do mnie. Ja mam dzisiaj jakąś sytuację. Dziś idę, z czym się zmagam. Dzisiaj. Dzisiaj chcę ją widzieć, że ona przemawia. Dzisiaj chcę widzieć, że ona działa. Działa dzisiaj. Ta sama krew. Kiedyś usłyszała mi taka prosta informacja od strony takiej praktycznej, którą powiedział, a to takie oczywiste, tylko czasami takie myślimy, że nie, idziesz, myjesz się, weźmiesz ładny prysznic, tak, wypachniesz się gdzieś tam, pójdziesz sobie, tak, jest ciepło, tu się spocisz, tam się okurzysz, no i co, wieczorem przychodzisz, w ogóle jesteś brudny, no idziesz się umyć, bierzesz prysznic, tak, no i teraz idziesz gdzieś, usługujesz. Ja nie mówię już teraz, już nie chodzi mi o to, że demony tam w duszy czy gdzieś i cokolwiek, że człowiek otwarty na demony. Nie, nie ruszam tego na przykładu. Idziesz w miejsce w ogóle, jakieś skupisko demoniczne, tak? Jesteś tam wśród nich, panujesz, rządzisz, ale tak. Tu kupa, tu coś przytarte, tak? Jak masz kupę na oku, to nie widzisz dobrze. Nie widzisz. Trzeba wziąć ten prysznic. Trzeba go wziąć. Wziąć. Ta krew, ona jest dla nas, obmyj się z kupy duchową krwią, obmyj się z tego wszystkiego, co osiadło, obmyj się z tego, przez wiarę, ja oprócz wiary używam też swoich wyobraźni, mam wizualizację tego, jak się obmywam, tak, ale to mi służy, ja nie wiem, czy tak każdy ma i tak każdy powinien być, ale mi to służy. Jak rozwiali się obywatel, to nie działa. Ja cię nie słyszę, Dawid. Poczekaj, zapytasz mnie później. Jak sprawdzić, czy wierzę? Bo do tego w ogóle chcę zmierzać. To jest dla mnie kluczowe. Bo my cały czas, jeśli poruszamy się, mówię o szeroko rozumianym kościele, w pewnej nomenklaturze, która jest wiara, no, wszyscy w kościołach wierzą. Tak mówią, nie? No bądź w kościele i powiedz, że nie wierzysz. W rozmowie takiej towarzyskiej, no tam, nie no, ja wierzę, ja wszystko, no krew Jezusa, oczywiście, przeczytałem taką książkę, tutaj to, że tam krew Jezusa, wierzę, tak? A później patrzysz, jak się porusza, jak robi kroki, nawet jak idzie, mówisz, kurczę, tak chyba, tak nie do końca w ogóle. Nie do końca, bo ta nawet mowa ciała jest jakaś taka dziwnie poddenerwowana. A przecież pokój ma z Bogiem. A jakiś taki w ogóle przyspieszony krok. Coś opowiem. Jak to rozpoznać? I chciałbym, żeby to był taki naprawdę prosty, może banalny, ale taka wskazówka, taki papierek lakmusowy dla każdego człowieka. Jeśli ja się odwołuję do krwi w różnych sytuacjach, a robię to bardzo często, natychmiast, mikrosekunda, nie wiem, najmniejszą część sekundy, jak można określić, natychmiast, tak sobie zbudowałem w głowie, zalewa mnie absolutne poczucie bezpieczeństwa. Nie potrzebuję żadnego znaku. Nie potrzebuję żadnego cudu. Nie potrzebuję fizycznie w wymiarze naturalnym zmiany okoliczności. Po prostu odwołałem się do krwi, w którą wierzę. Odwołałem się do przymierza, w które wierzę. Uchwyciłem się tego. Nie mam i nie chcę nic więcej. Uchwyciłem się tego. Na tym staję. Na tym postawiłem w swoim życiu. W to zdecydowałem się wierzyć. Już mnie to nie obchodzi. Czuję się bezpieczny. Nie mówię, że jestem bezpieczny, a się denerwuję. Jestem bezpieczny. Jestem. Zbudowałem to w sobie. A jak budowałem i widziałem, że się nie czuję bezpieczny, tak? Że nie postrzegam, nie uważam się za bezpiecznego, bo to nie chodzi tylko o odczucia teraz, żebyśmy nie poszli w stronę emocjonalną, ale widziałem, że muszę budować swoją wiarę. Że ja coś wiem o krwi Jezusa, wiem o przymierzu, wiem, że powinienem być bezpieczny, kurczę, ale nie jestem bezpieczny. Nie,
Nie postrzegam siebie jako bezpieczny. Jakoś tak bokiem. To naprawdę, to jest to bardzo proste. Nie masz nic więcej. Wierzysz w tą krew, wierzysz w to przymierze. Wiesz, jakie to przymierze. Wierzysz w to i jesteś bezpieczny. I dalej po prostu lecisz bez jakiegokolwiek zawahania. 1 Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, tak? No i powiązane z tym słowem, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Słuchajcie, to też jest słowo, które wszyscy doktrynalnie znają, ale teraz znowu, zrób sobie pewną analizę. Czujesz się potępiony? Bywasz potępiony? Może prześlizgujesz się na tym, może jednak coś jest nie halo. Bo wiara w krew Jezusa, wiara w to przymierze, w to, co się dokonało, będzie skutkowała pokojem wewnętrznym i stałym umysłem. I stałym umysłem. A tu wiele razy nas tego uczył, jeszcze pamiętam na szkołach wiary, ale to każdy musi przejść gdzieś na swoją drogę. Upadłeś? Wierzysz w krew? Wierzysz w odpuszczenie? Wierzysz? Wierzysz, że odwracasz się, przychodzi do ciebie świadomość, odwracasz się w ogóle od tego, przychodzi do ciebie świadomość w ogóle i już zero miejsca na potępienie. Zero. Zero. Krew Jezusa. Bo znowu, jeśli wchodzimy w ten system, to jednak wchodzimy w jakiś odwrotny, to wchodzimy w jakiś system uczynkowy. Że skoro raz upadłem, to teraz muszę 10 razy postąpić dobrze, to moja pozycja u Boga zostanie przywrócona. I znowu, i to jest tak naprawdę chodzi o to, że tu nie ma wiary w przymierze. To jest jakiś budowany system pośredni, jakaś hybryda, że się mówi o tym przymierzu, ale muszę coś zrobić. Nie musisz nic zrobić. Musisz wierzyć. Musisz wierzyć. Mega siła jest tego przymierza. Zobaczcie. Zobaczcie. Czym On nas w ogóle obdarował? Co On nam dał? Jak On zaryzykował w ogóle? Ogromna siła. Tylko my czasami przekombinowujemy. Próbujemy coś przykryć. A uważam, że trzeba kopać w wierze, w krew Jezusa, żeby funkcjonować dobrze w życiu. Trzeba kopać w tym. Kopać. Budować swoje życie wokół zmartwychwstania, wokół tego przymierza, wiecznego przymierza, wokół wymiany krzyżowej. Dalej, Hebrajczyków 9,14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. To jest kolejny aspekt. Wiara w to, że to krew Jezusa uzdalnia nas do służby. Uzdalnia. Uzdalnia. Zdobywamy doświadczenie, rozwijamy się, ale nie wiedza czy intelektualizm. Nie wiedza. Krew Jezusa nas uzdalnia do tego. To też trzeba uwierzyć. Też trzeba uwierzyć. Bo w różnych sytuacjach możemy stanąć. Mówimy, chcemy pionierstwa. Przecież my wielokrotnie staniemy w miejscach, które po ludzku mogą się wydawać przerażające i nie mamy żadnego doświadczenia. Co ci zostanie wtedy? Jak nie świadomość tego przymierza, zjednoczenia z Bogiem, że jesteś uzdolniony do służby? Co zostanie więcej? Co? Nic. Nic. Nie ma niczego innego się złapać. Można się tylko wystraszyć i wycofać. I zacząć kombinować. Na pół gwizdka. Coś tam nie ma. Ale to kolejna odsłona. I wiecie, tak jak dzisiaj jeszcze w czasie uwielbienia, to już kończyć będę, tak jeszcze mi to słowo pracowało we mnie i tak Bóg mówi, no i kto jest znakiem nowego przymierza? Przymierzu tam z Abrahamem była obrzeska, tak były inne rzeczy. Kto jest znakiem? Wy.
My jesteśmy tym znakiem. My jesteśmy tym znakiem. Kurczę, jak patrzę naprawdę na siłę tego przymierza w ogóle, na to, czym On nas obdarował, jakim znakiem chcemy być w takim razie, jakie przymierze chcemy prezentować. Nie zaprezentujemy przymierza, w które nie wierzymy. To, co ja Ci mówię, to jest takie elementarne bardzo. Ale wiem, że to jest praktyczne. Bo rozmawiam często z ludźmi i wiem tak naprawdę, co powoduje problem. Tu jest kilka aspektów, tak? Mówiliśmy o tym. Pokój i inne zakresy, których gdzieś tam nie ma. Nie ma i wydaje się, że trzeba coś innego zrobić. A czasami wystarczy po prostu przystanąć i skupić się, porozważać. Dzieło krzyża, dzieło zmartwychwstania, cały pakiet i naszą pozycję w tym. I budować swoją wiarę, budować swoje wyznanie i iść na przecinach. Amen.